Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Recą w FIFA 20. To już może być powoli zakończenie pierwszego sezonu, czy jedynego, to przekonamy się już niebawem. Jeśli chodzi o ten materiał, to czeka nas prawdopodobnie 6 spotkań, bo tyle zostało do końca ligi, a potem musimy zobaczyć, czy dostaniemy powołanie od wuja Brzęczka na Euro, czy jednak obejdziemy się smakiem, ale miejmy nadzieję, że wuja nadal nas ceni. 16 miejsce w ligowej tabeli. Tragedii nie ma, pewne praktycznie utrzymanie, ale wiadomo, chciałoby się być trochę wyżej. O mistrzostwo szans nie mamy powalczyć, ale mamy szansę zaprezentować się z dobrej strony, bo jednak wyjazd na Euro to by było spełnienie marzeń. A teraz rozpoczynajmy już powoli pierwsze spotkanie. Widzimy tutaj w natarciu West Ham, Deschilio, ładne podanie, walczy Reca i wypycha piłkę na aut. Piłka dla West Hamu. Cork, ładne zagranie do Recy, Reca dynamizuje tą akcję, wbiega w pole karne, zobaczmy czy odegra, nie przewrócił się niestety, a był tutaj faulowany, Reca uderza, ale obok bramki. Szkoda, że nie wywalczyliśmy karnego. Haller ładnie tutaj podał, przed pole karne, strzał z pierwszej piłki i słupek. Mamy więcej szczęścia niż rozumu, ale korzystajmy z tego. Reca podaje na krótko, McNeil, Cork, McNeil, złe podanie i mamy kolejną szansę przed West Hamem. Haller, Reca na szczęście go powstrzymuje, jesteśmy w dobrej formie. Dobrze łód na skrzydło, McNeil może dośrodkować w tej sytuacji, precyzyjna centra, Gudmundsson i mamy 1-0, precyzyjna główka Islandczyka i prowadzimy. Wznawiamy od autu, Reca. Jest Cork, odegrań do Recy, ma McNeila, czy odegra, tak jest. Reca wbiega w pole karne, dostaje podanie i niestety jest wyblokowany, a mogła być ciekawa sytuacja. Ładnie tutaj Jarmolenko, rozpędza się Reca, ryzykownie, ale się opłaciło. Powstrzymaliśmy rywala. Jarmolenko, do środka, Fornals, czekasz, ktoś się pokaże, odnalazł Rice'a, Declan Rice. Ale Pope magnetyzuje tą piłkę i pewnie ją chwyta. McNeil, jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu, Linetti, dobrze odnalazł Wooda, ale Fabiański to klasa światowa i w tym momencie to pokazuje. No i wygrywamy to spotkanie 1-0. Mogliśmy wywalczyć rzut karny, szkoda, że w tej FIFA niekiedy piłkarze w takiej sytuacji, gdzie całkowicie rywal im przeszkadza i są faulowani, nie przewracają się, tylko jakoś dziwnie utrzymują się na nogach, ale akcja traci dynamikę i praktycznie nic się już z niej nie da wcisnąć. Statystyki dość wyrównane, ale najważniejsze, że ekipa Burnley zwycięża. McNeil piłkarzem tego spotkania, asysta przy bramce. No i tutaj widzimy statystyki naszych rywali, ale nasza drużyna zwyciężyła i to jest najważniejsze. Przechodzimy dalej. Pierwsze spotkanie za nami. Zwycięstwo teraz czeka nas dużo trudniejszy test. 15 miejsce. No ładnie, mamy tyle samo punktów co Crystal Palace, ale jedno spotkanie mniej. Więc jeśli jakimś cudem wywalczymy punkty z Manchesterem City, no to oczywiście odskoczymy im jeszcze bardziej, ale teraz skupmy się na meczu, no bo najważniejsze oczywiście jest zapunktowanie. Zaczynamy drugie spotkanie. Ładnie wywalczona piłka i jest okazja do kontry. Cork, Reca, czy poda, zobaczmy, zwleka z tym. Biegnie cały czas, ale De Bruyne go powstrzymuje, za długo holowaliśmy piłkę. Jest tutaj Angelinho, Kun Aguero blokowany przez Recę. Kto przejmie piłkę? Na chwilę przejęliśmy ją, ale oddaliśmy bardzo szybko. Sterling, Rodri uderza prosto w ręce Pope'a. Sterling przejmie tą piłkę, na spokojnie opanował ją Anglik. Reca stara się odebrać, ale nic mu z tego nie wychodzi. Raheem Sterling i Pope to broni. Gdyby nie nasz bramkarz, byłoby z nami źle. Jeszcze mamy corner, De Bruyne wznawia grę. Długo się zastanawia co zrobić, wreszcie dośrodkowuje, Pope wychodzi ryzykownie, niepewna interwencja, Sterling odgrywa, Bernardo nad poprzeczką. Chciał to zrobić perfekcyjnie, ale się nie udało. De Bruyne, jest jeszcze Aguero, czekasz, ktoś wejdzie w pole karne, David Silva i broni to Pope. No powiedzmy sobie szczerze, broni fenomenalnie w tym odcinku. Mamy wreszcie jakąś szansę, Cork, Linetti, Cork, Linetti, uderza mocno, ale prosto w Edersona. Mógł uderzać do boku, byłoby lepiej. Jest tutaj Brady, ładne zagranie, Cork, Barnes, Cork, Reca ucieka, ma sporo miejsca i czasu by dośrodkować. Nie ma nikogo w polu karnym, wreszcie ktoś się pojawił. Ale po bloku ta piłka ląduje w rękach Edersona. De Bruyne, precyzyjne podanie na centymetry, Bernardo Silva, Reca, odbiera, ale jednak nie. No te odbiory czasem są irytujące, ale musimy walczyć. Bernardo Silva przed szansą dośrodkował mocno, wybijamy tą piłkę. Jeszcze walka De Bruyne,
zgrał, ale na szczęście piłka pada łupem graczy Burnley. De Bruyne do środka, David Silva, wychodzi Reca, Draxler, odegranie w lukę i rozklepali nas niestety. Loren Moron dopełnia formalności. 1-0 dla Manchesteru City. Jedno nieodpowiedzialne wyjście z naszej strefy, no i wystarczyło, żeby Manchester City wykorzystał tą lukę i zdobył bramkę, rozklepali nas niesamowicie. Loren Moron tylko dopełnił formalności. No i przegraliśmy, mimo iż Pope dokonywał cudów. No to jak widać, to nie wystarczyło. Nasz występ pozostawia sporo do życzenia, bo jednak przy tej decydującej sytuacji zabrakło nas w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Oceny piłkarzy patrzymy tutaj. Nie ma u nas gracza spotkania. Pope 8 interwencji, Ederson 2, a graczem meczu został Bernardo Silva, który asystował przy bramce Lorena. No i oczywiście możemy przechodzić dalej. Trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym błędzie i skupić się na najbliższych spotkaniach. Jak widzimy, spadliśmy na 16 miejsce za Crystal Palace. Bilans bramkowy mamy identyczny, tylko my mniej zdobyliśmy bramek, więc dlatego jesteśmy niżej w tabeli. Musimy więcej strzelać, mniej tracić, no i wtedy będzie perfekcyjnie. Wolverhampton to nasz najbliższy rywal, trzeci w tym odcinku. Mamy nadzieję teraz na zwycięstwo, bo jednak z kimś musimy punktować, jak nie z Manchesterem City, to z innymi. Zaczynamy trzecie spotkanie. Dobrze, tutaj Buzad, wycofanie, Doherty może dośrodkować, zwleka z tym jednak Irlandczyk, zagrywa do środka, Neves szuka kogoś dobrze ustawionego, nikogo nie jest w stanie odnaleźć, wreszcie Buzad się pokazał, piłka na lewej nodze i Pope to odbija. No powiedzmy sobie szczerze, to jest nasz najlepszy piłkarz. Jest tutaj Hony, może dośrodkować na pole karne, jednak podaje Diogo Jota na pole karne, Pope niepewnie tym razem, ale Reca ratuje sytuację i odgrywa spokojnie piłkę. Reca dynamizuje tą akcję ofensywną, ładnie zagrywa do McNeila, McNeil zwleka z podaniem, wreszcie odegrał, Barnes, Reca wbiega w pole karne, przedarł się, ale samo podanie pozostawia sporo do życzenia i gracze Wolverhampton wznowią grę z 5 metra. Rzut rożny, Neves na krótko, Buzad, co wymyśli w tej sytuacji, ładny dribbling, zwiódł naszego obrońcę, jeszcze odegrał, patrzymy, Neves, Buzad, Neves, Reca powalczył, nie dał rady jednak odebrać. To nie koniec tej sytuacji, Neves, Dendonker, mocne uderzenie, ale Pope magnetyzuje tą piłkę i chwyta ją w ręce. Reca tutaj walczy w defensywie, Doherty, Irlandczyk, nie oszukuje Polaka, jednak dał radę Reca, to jest najistotniejsze. Barnes jest tutaj na skrzydle, dobrze Gudmundsson ustawiony, jeszcze mógł odegrać. Centra na pole karne, Reca podbiegł, ale uprzedził go Wood. No i niestety pomylił się o kilka centymetrów, więc to spotkanie kończy się zaledwie remisem 0-0. Zdobywamy jeden punkt, ale oczywiście chcielibyśmy więcej. Ocena meczowa 6,7. Nie był to wybitny występ, ale ustrzegliśmy się błędów jak z Manchesterem City. I to jest chyba najistotniejsze, chociaż opinie na temat naszej gry są gorsze niż w poprzednim spotkaniu. Tak już niekiedy bywa, że zagrasz trochę lepiej, ale menadżer ma na ten temat inne spojrzenie. Pope znowu świetnie bronił, 4 interwencje, Patricio 1, Hony piłkarzem tego spotkania. No i oczywiście możemy przejść dalej. No i jesteśmy już po trzecim spotkaniu, czyli jesteśmy na półmetku tego odcinka. Jeszcze 3 spotkania przed nami do końca rozgrywek Premier League. Zobaczymy jak nam pójdzie. 16 miejsce, mamy tyle samo punktów co Crystal Palace, ale mniej zdobytych bramek. Albo przegrywamy, nie, bilansem bezpośrednich spotkań nie możemy przegrywać, bo byliśmy przez chwilę nad nimi. Więc tutaj musi decydować to, że oni mają więcej zdobytych bramek. Norwich. Najsłabszy rywal w dzisiejszym odcinku. Jeśli nie z nimi, to tak naprawdę z kim? Dajmy z siebie wszystko, może jest to mecz wyjazdowy, ale nie jesteśmy na straconej pozycji, możemy powalczyć. Zaczynamy czwarte spotkanie. Dobrze, Barnes podał na skrzydło, McNeil czeka na Reca, Reca rozpędzony wbiega w pole karne. Czy odegra? Patrzymy, Reca do prawej nogi. Strzał z lewej, broni Ferman. No i niestety gracze Norwich wybijają tą piłkę. Szansa z drugiej strony tym razem, zobaczmy, dośrodkowanie. Nie ma główki, ale zgarnęliśmy tą piłkę. Ładne tutaj zachowanie Barnesa, McNeil, Barnes i broni Ferman. Co to jest za bramkarz? Jeszcze tutaj przejęli piłkę gracze Norwich, szybko ją jednak tracą. Barnes do środka, ale Gabriel wybija tą piłkę na aut. Dobrze, teraz drmić do środka. Fasnacht, dobrze jednak ustawiony Reca, na spokojnie przechwycił tą piłkę. Reca znów musi się zaangażować w grę defensywną, Fasnacht szuka tutaj wolnych przestrzeni, zagrywa, ale Reca perfekcyjnie staje na linii podania.
Jest tutaj Wood, może uderzyć jednak odegrał, Barnes, zwleka ze strzałem, McNeil, Barnes, Reca, może dośrodkować na pole karne precyzyjnie, ale Thompson wybija tą piłkę na rzut rożny. Zobaczmy, Arons, dalekie wybicie, Reca musi powalczyć o tą piłkę, jego rywalem jest Stipperman, szybki Niemiec, ale Reca spokojnie go tutaj oszukał i jeszcze dał się sfaulować. Mamy rzut wolny. Reca podłączył się do tej akcji ofensywnej, przegrana przebitka, ale jeszcze nas uratował tutaj nasz zawodnik. Reca dynamizuje tą akcję, fenomenalny bieg Polaka, nikt nie jest w stanie go dogonić. Zagrywa do McNeila, McNeil szybkie odegranie, Reca ma sporo miejsca i czasu, dośrodkowanie i tutaj bramka samobójcza Gabriela, bo nie zaliczyło nam asysty, ale najważniejszy jest gol dla zespołu. No i wygrywamy 1-0, nie zaliczyło nam pewnie asysty, no ale no tak, nie zaliczyło. Bo Gabriel zdobył bramkę samobójczą, nasze idealne dośrodkowanie. Gabriel starał się ratować sytuację, ale ewidentnie mu to nie wyszło i pokonał Fermana. My nie potrafiliśmy, ale jak widać obrońca Norwich miał na niego patent i pokonał swojego klubowego kolegę. Reca został mimo wszystko piłkarzem meczu, nie zaliczyli mu asysty, ale grał na tyle wybitnie, że został doceniony. No i oczywiście przechodzimy dalej. 4 spotkania za nami, przed nami jeszcze 2. Wyprzedziliśmy tutaj Crystal Palace o 3 punkty i do tego mamy zaległe spotkanie. A tylko to nie jest jakieś wielkie pocieszenie, bo to zaległe spotkanie jest z Liverpoolem, który jeśli z nami wygra, będzie liderem tabeli. Więc naprawdę drużyna Jurgena Kloppa ma o co walczyć, a my też możemy sobie powalczyć o trochę wyższe miejsce w ligowej tabeli, ale na pewno Liverpool przed własną publicznością będzie chciał zaprezentować się z bardzo dobrej strony. Zaczynamy przedostatnie spotkanie. Dobrze tej Firmino, łatwo zwiódł naszego obrońcę, zagranie do Wijnalduma, Wijnaldum minął Reces, tutaj w Salah z prawej nogi. Dobrze, że to była prawa, a nie lewa. Jest Wijnaldum, szuka Holender kogoś dobrze ustawionego, nie jest w stanie nikogo znaleźć, ale wreszcie poda precyzyjnie, Mané jest w polu karnym, Senegalczyk, wybita piłka. Patrzymy, nieodpowiedzialne zachowanie naszego obrońcy. No i Salah miał sytuację, ale na szczęście Pope zdołał interweniować. Salah, no robi straszny z nas wiatrak, niestety w tym spotkaniu Firmino, ale Reca tym razem daje sobie radę. I jeszcze tutaj podaje, ależ precyzyjnie to jest podanie z chirurgiczną precyzją. I może będzie szansa przed naszym zespołem, McNeil, dośrodkowanie i strzał, no z którym Alisson radzi sobie bez problemów. Fabinho, daleki przerzut, Reca musi powalczyć. Czy wygra pojedynek z Salahem? Tak jest, powstrzymał Egipcjanina. Firmino może zagrać do kogoś, na razie zwleka Brazylijczyk, zagrał do Salaha, który potrafi naprawdę dobrze grać w tym spotkaniu, a Reca też wyciąga wnioski i świetnie go powstrzymuje. Firmino do środka, Wijnaldum pewnie będzie szukał Salaha, ale Reca naprawdę gra bardzo fajnie i to mnie cieszy. Patrzymy, Firmino do środka, Alan, jest Wijnaldum, jeszcze sytuacja, Alan, nieprecyzyjnie. No i tutaj na spokojnie, Reca jednak nie zagrał, mógł zagrać dużo lepiej, jednak Liverpool nadal ma okazję, Mané powstrzymany przez Loughtona i mają rzut z autu. 87 minuta, spokojnie Pope zagrywa do Recy, Reca gramy na czas do Pope'a, Pope niepotrzebnie wybija tą piłkę bardzo źle, Alan przejął tą piłkę, zagrał do Mané, Sadio Mané i niestety Pope zepsuł nasz wysiłek w tym spotkaniu, tracimy gola. Na dodatek jeszcze schodzimy z boiska. Super. Lepiej być nie mogło. No i przegraliśmy to spotkanie. Pope był bohaterem w pierwszych 4 spotkaniach, no ale w 5 zagrał fatalnie to wybicie. Praktycznie wprost na nogę Sadio Mané, który popędził sam na sam z bramkarzem. No i zdobył gola. Liverpool miał miażdżącą przewagę, wielokrotnie pomagaliśmy naszej defensywie. Niekiedy świetnie powstrzymując na przykład Mohameda Salaha. No ale niestety na koniec jeden błąd o wszystkim zadecydował z taką drużyną jak Liverpool. Jeden błąd często kosztuje cię utratę punktów. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po 5 spotkaniu. Przed nami jeszcze jedno. W ligowej tabeli jest całkiem komfortowa sytuacja. 3 punkty przewagi nad Crystal Palace. No i nasz ostatni rywal w lidze, Brighton, to nie jest jakiś potentat, więc możemy sobie spokojnie z nimi poradzić. A Liverpool już zapewnił sobie mistrzostwo. 101 punktów, 4 przewagi nad Tottenhamem i Manchesterem City. I teraz czeka nas mecz z Brighton. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mecz na własnym stadionie. Żegnamy ten sezon. No i co? Zaczynamy ostatnie spotkanie.
Dobrze, tutaj Korg zagrał do McNeila, McNeil do Recy. Reca rozpędza się skrzydłem, może dośrodkować na pole karne precyzyjnie. Jest tutaj Webster, no i na spokojnie wybija tą piłkę w out. Dobrze Wood, świetne zagranie. Barnes, Reca, może dośrodkować, może jak z Norwich. Jednak było to gorsze dośrodkowanie i piłka wybita poza pole karne. Tym razem niestety szansa dla naszych rywali. Former, Poli, jeszcze Montoya, Gvaris, co wymyśli w tej sytuacji? Powstrzymuje go Reca, nie miał prawa cokolwiek wymyślić. Walka na skrzydle, zobaczmy, Montoya, do środka, Former, Reca dobrze ustawiony, Poli! No ale taki strzał dla Poupa to bułka z masłem. Korg, świetne zagranie, Barnes, Wood, Barnes, jeszcze Linetty, Barnes, Reca ma sytuację, może zdobyć bramkę, ale dał się dogonić i niestety zgasić na spokojnie. Jedna z ostatnich szans, 88 minuta, Montoya, Reca do niego wyskoczy, czy nie, zobaczmy. Udało mu się dobrze ustawić i przeciąć to podanie. No i koniec tego spotkania, 6 spotkań za nami. Całkiem niezłe wyniki, chociaż oczywiście chcielibyśmy mieć lepsze. Ocena meczowa 7,0. No przyzwoity występ. Na szczęście tym razem trener nas nie zmienił, tak jak choćby w poprzednim spotkaniu. Bo to nas jednak zabolało, że nie zawaliliśmy bramki z Liverpoolem. A jednak to my wtedy byliśmy do zmiany. Jeśli chodzi o to spotkanie, to u nas nie ma piłkarza meczu, bo został nim Montoya, w sumie nie wiem za co, ale to nie jest istotne. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po 6 spotkaniu i czas podsumować ten sezon w Premier League. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to zajęliśmy 15 miejsce. Całkiem nieźle, chociaż oczywiście chciałoby się być wyżej. Jeden punkt nas dzielił od świętych. Gdyby nie ten pechowy mecz z Liverpoolem, czy ta strata bramki z Manchesterem City, to bylibyśmy na 14 miejscu, ale mówi się trudno i żyje się dalej. Arsenal 5, Manchester United 4, 3 Manchester City, 2 Tottenham, 1 Liverpool. 3 drużyny miały 100 punktów, fenomenalny wynik. Jeśli chodzi o indywidualne statystyki, Aguero najwięcej 30 bramek. Jeśli chodzi o najlepszych asystentów, to Sterling 15 asyst w 38 spotkaniach. Jeśli chodzi o czyste konta, to David De Gea i Alisson po 20 czystych kont. Naprawdę kozacki wynik. No i co tu dużo mówić tak naprawdę. Możemy sobie zobaczyć jeszcze moją gwiazdę, jak tam układały się losy Recy w tym sezonie. 29 spotkań, 10 zwycięstw, 8 remisów, 11 porażek, 4 bramki zdobyte, 10 asyst. Nie 10, tylko oczywiście 6 asyst. Łącznie bramek i asyst Reca ma 10, co jest moim zdaniem całkiem fajnym wynikiem. Oczywiście lepiej szło mu w Spal niż w Burnley, no ale jednak poziom Ligi Włoskiej jest trochę niższy i też gra się odrobinę łatwiej. Teraz czekamy, czy wuja Brzęczek nas powoła do reprezentacji. Zobaczmy. Tak jest, otrzymaliśmy powołanie. Dzięki ci wuja. Jedziemy na Euro. Miejmy nadzieję, że zagramy trochę więcej niż w karierze błaszczykowskim, bo tam trochę mało graliśmy. Może tutaj dostaniemy więcej szans, jednak lewa obrona to jest newralgiczna pozycja, na której w Polsce nigdy nie było komfortu, a może to Reca zostanie naszym najlepszym obrońcą na lata. Na pewno byłoby to miłe. Możemy sobie zobaczyć naszą kadrę. Szczęsny, Skorupski, Drągowski, Piszczek, Czerwiński, Glik, Reca, Bednarek, Kędziora, Kamiński, Rybus, Grosicki, Krychowiak, Frankowski, Zieliński, Kapustka, Żurkowski, Linetty, Góralski, Błaszczykowski, Lewandowski, Piątek, Milik. 3 piłkarzy z Burnley. Linetty, Reca i Błaszczykowski. Więc tutaj polska kolonia z Anglii jedzie na Euro i miejmy nadzieję, że pokażemy klasę. W grupie trafiliśmy na Niemców, Norwegów i Duńczyków. Grupa spokojnie do wyjścia. Trafimy potem na kogoś z grupy C. Możemy się potem przekonać, kto to będzie, bo tam pewnie będą mocne drużyny. Hiszpania, Turcja, Szwecja, Grecja. Jeśli zajmiemy pierwsze miejsce w grupie, to możemy mieć w teorii dość łatwego rywala, no ale najpierw trzeba to pierwsze miejsce zająć. A jeśli chodzi o drugi sezon kariery Arkadiuszem Recą, to postanowiłem, że skoro wy wybieraliście tą serię, to wy też podejmiecie decyzję, czy będzie drugi sezon, czy jednak kończymy wszystko po pierwszym. Dzisiaj na ankiecie Społeczność pojawi się ankieta dotycząca tego, czy robimy drugi sezon kariery Arkadiuszem Recą, czy rozpoczynamy nową serię, tym razem ja bym ją wybierał. Więc do was będzie należeć decyzja, śledźcie dzisiaj zakładkę Społeczność i na pewno ta ankieta się pojawi, nie wiem o której dokładnie godzinie, bo nie wiem o której wrócę do domu, ale na pewno dzisiaj będzie, więc zachęcam was do głosowania. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na kolejny epizod. Trzymajcie się!